restauracja Iniachi z centrum Warszawy, doszedł już chlebek. I co jeszcze pani dodaje? Wszystko? Czyli to jest papryka, tak? A to? Masala. To jest pewnie jakaś surówka, tak? A, ryż. Dobra, dzięki. Dobra, cokolwiek by to nie było, jestem głodny i trzeba zjeść. A mój? Ryż basmanti, o, rewelacja. Dobra. Czas zacząć konsumpcję tych wynalazków. Miliard Indyjczyków to je pewnie. Chlebek z pieca tandoori? Dobra. Wypiekany w specjalnym indyjskim piecu. I co smakuje? Pyszne. Czyli co to jest? Jeszcze raz. Chlebek, tak? Dziękujemy. Dobra. To jest mój kurczak. To jest moja żona, a to jest ryż basmanti. Na pewno to nie są fast foody. I nie sosy Knorr. I nie sosy z Knorr ze słoika. Paprykowy, śmietanowo-paprykowy, tylko indyjski oryginalny, śmietanowo-paprykowy. Zakładamy, że jest to sos oryginalny indyjski, a nie sosy Knorr. Bo sos Knorr też tak wygląda w słoiku, ale ten jest przepyszny. I na pewno nie są to fast foody. Pyszne. Czyli co, delektujemy się? Przepyszne. I chlebek też pyszny. Z pleca. Jest pleca. Z pleca. Z pieca. Z pieca. Czyli powoli konsumujemy. Powoli, nie ma się gdzie śpieszyć. Mamy weekend w Warszawie do niedzieli. Ryżu trochę mało. No, Polacy lubią dużo zjeść. A indyjscy. Dlatego indyjski naród jest dużo zdrowszy od polskiego. Ale niższy. Chudszy. Spróbuję twojego trochę. Nie podjadaj. Muszę spróbować trochę twojego. Jak smakuje. Ale pyszne. I też przepyszne. I restauracja Iniachi w centrum, w samym Warszawy. Przepyszne. Dobra. Na pewno pani Magdy Gessler tutaj nie potrzeba. A skąd wiesz, że nie było? Może była, była tu w jakiejś indyjskiej. Tylko nie w Warszawie. Nie kojarzę.